Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam was bardzo serdecznie, jestem oczywiście CROXY i zaczynamy swój dzisiejszy odcinek skrzynią, która powróciła. Czyli skrzynia 3% na AWP Dragon Lore, nowe oczywiście skrzynki procentowe, które na stronie już kiedyś zawitały, ponownie oczywiście możliwe do otworzenia, więc no jak Roka oczywiście musi wrzucić skrzynki z Dragon Lorką na bitewkę, żeby właśnie tę dealorkę spróbować dostać. Koszt tej bitwy 8300 póki co prowadzimy, no ale co najważniejsze, no niestety tej Dragon Lorki dalej tutaj nie udało nam się zdobyć, przynajmniej 3% tutaj w tej skrzyni było, no ale jedyne co udało nam się zdobyć to tutaj dwa noże, ale tutaj jeszcze milion ponad tokenów zdobyliśmy. Zdobywamy je oczywiście grając na battlach, niezależnie czy wygrywamy, czy przegrywamy, no to te tokeny możemy dostać i mamy ich ponad milion, a za milion stary, no mogę sobie takie dwa gamma doplerki odebrać, no powiem wam tak, naprawdę jestem pod wrażeniem, jak tutaj sypnęła ta battla nam, ale no niestety nagroda główna, po którą przyszliśmy, no niestety dalej, niestety w naszym jakimś punktu się nie znajduje, więc jeszcze raz, spróbuj tą skrzynką zakręcić, ponad 20 tysięcy mieliśmy na dzisiejszy opening, mam nadzieję, że to przedsięwzięcie da nam zarobić, tak, i że tą Dragon Lorkę da nam się na tej bitwie zdobyć. Leć pierwsza skrzynia, no niestety pusto, oczywiście przypominam ci o konkursie na skina, jak chcesz wygrać, no to oczywiście sub dzwonę, łapę w górę pod filmem, komentarzyk napisz, no i oczywiście użyj kod CROXY na CSGO skins, jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, loguj się z linku przypisu, bądź klikasz oczywiście magiczny zielony plusik, no i tutaj oczywiście wchodzi CROXY przez Vikes, wpisujesz skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników, no i oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty, kodu możesz sobie zawsze dowoli używać i zawsze 10% więcej dostaniesz, a z kodem CROXY wpłacasz gościu, no to możesz sobie wygrać piękne skiny, które oczywiście dostępne są dla osób, które z kodem CROXY wpłacają. Oczywiście wystarczy, że 5 dyszek wpłacić, to masz szansę każdego z tych skinów zgarnąć, m.in. kosę, rękawice, czy wiele innych pięknych skinów. No i oczywiście jak uda ci się wygrać, to taki prezent ci się pojawi, jak oczywiście wpłaty dokonasz. No i oczywiście im większa wpłata, tym większa szansa na wygraną. Ale powiem wam tak, no nie podoba mi się to, co się wydarzyło, dlatego pozwolicie, że od razu zainwestuję sobie tutaj w te właśnie noże, które udało mi się zdobyć. 4000 de facto udało nam się tak naprawdę za frytę odebrać z tamtej bitwy, no tylko, że minus, na który wyszliśmy po, że tak powiem, stworzeniu jej, no niestety tutaj, chociaż czekaj, no może na zero była tamta bitwa, ale nie jestem pewien. Do 3 razy sztuka. Ma się oczywiście pewne przysłowie i mamy tu stary 30 koła AWP Dragon Lore. Do 3 razy sztuka, stary, do 3 razy sztuka. I wuja po raz kolejny się nie pomylił. AWP Dragon Lore, field tested, 30 tysięcy złotych. Fantastycznie, już w pierwszej skrzyni tą Dragon Lore udało nam się dostać. No i to jest właśnie to, po co mi tutaj na dzisiejszy odcinek przyszliśmy. Fantastycznie, AWP Dragon Lore, no ja nie mogę, te skrzynki procentowe tak mi robiły pod górkę, no ale no za 3 razem w końcu nam się udało, no i mamy to. AWP Dragon Lore, 30 koła, dzięki czemu nasz budżet tutaj z powrotem, no, robi się dosyć ciekawy, dlatego wlecę sobie w skrzynki Gemstone, 12 koła kosztuje, no powiem tak, na dzisiejszym odcinku może nie, ale jak będziecie grzeczni i będziecie chcieli, no to w następnym odcinku możemy sobie jedną, max dwie, takie skrzynki otworzyć albo wrzucić na bitwę. Zobaczymy teraz, jak tutaj będzie się miała bitwa z Isamu. Na 5 skrzynek Gemstone 8400 zł koszt takiej bitwy, więc liczymy oczywiście, że no przede wszystkim tutaj tą bitwę wygramy, ale że przede wszystkim uda nam się ładnie na niej zarobić. 2000 zł u nas, no tutaj delikatna różnica, no tylko, że Isamu tutaj w pierwszej skrzyni trafił te Shadow Daggery, które no właśnie trochę kosztują, a Gamma Doppler, Bajonet na pewno kosztuje ciut więcej i będzie nam bardzo ciężko do tej bitwy wrócić. No i niestety, bitwa przegrana, nie wszystko można wygrywać, tak? Mamy 25 koła, więc jesteśmy jakoś 4000 na plus, z tego co dobrze liczę. Mieliśmy 21 koła na początku tego filmu, więc zobaczmy tutaj, jak będzie się miała do tego odcinka bitwa na 8 skrzynek Supreme Knife i będzie to ostatnia bitwa dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. No Dragon Lorka jest trafiona, tak? Więc tutaj cel, że tak powiem, który miałem na ten film, został osiągnięty, tak? No nie bez problemów, bo
musieliśmy trochę przegrać, żeby tą tagolorkę zdobyć, ale na szczęście, no finalnie udało się ją zdobyć, więc jestem zadowolony. No tylko właśnie, jakby tą jeszcze bitwę udało nam się zdobyć, to już w ogóle by było super, ale póki co strata ponad 3000 na tej bitwie. Mamy Huntsmana, 5 skrzynek do końca, jest Case Hardened Paracord, no jest to tyle samo mniej więcej co ten Stained Survival, no tutaj fejdy spadają na mojego przeciwnika i 3 skrzynki zostały. Strata 3000. Czy jest to do odrobienia? Kurczę, jeżeli spadłby jakiś nóż, jeden, który troszkę by się wybijał więcej, to definitywnie byłoby to do zrobienia. Ostatnia skrzynia, strata niestety dość spora, której już dzisiaj nie nadrobimy.